Lulu spakowała się na podróż. Włożyła swoje ubrania do plecaka w dwóch rzędach z pięcioma koszulkami w każdym rzędzie. Podejrzewam, że to, co jest tutaj narysowane, przedstawia otwartą walizkę Lulu i że każdy z tych kwadratów to jedna koszulka. I widać, że jest ich 1, 2, 3, 4, 5 koszulek w pierwszym rzędzie i kolejne 5 koszulek w drugim rzędzie. I pytanie, którego z poniższych wyrażeń, albo właściwie których z poniższych wyrażeń, możemy użyć, aby obliczyć całkowitą liczbę koszulek spakowanych przez Lulu. Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się nad odpowiedzią. Podpowiem, że poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź. No dobrze, zróbmy to teraz wspólnie. Zanim przyjrzymy się odpowiedziom, możemy spojrzeć na rysunek i na rysunku mamy 5 w pierwszym rzędzie i 5 w drugim rzędzie. Razem mamy dwie grupy po 5. I możemy to zapisać jako 5 plus 5 wszystkich koszulek. I od razu widać, że taka właśnie jest odpowiedź C. Jakie są inne sposoby zapisania liczby koszulek pokazanych na obrazku? Może zamiast dwóch grup po 5 można powiedzieć, że jest to 5 grup po 2. Pierwsza grupa dwóch koszulek, druga grupa dwóch koszulek, trzecia grupa dwóch koszulek, czwarta grupa dwóch koszulek i piąta grupa dwóch koszulek. Czyli razem te dwie plus te dwie plus te dwie plus te dwie i plus te dwie. 5 grup po 2. Albo inaczej 5 dwójek. Czyli to, co mamy w odpowiedzi A. 5 dwójek, dodajemy je wszystkie razem i mamy liczbę wszystkich koszulek spakowanych przez Lulu. Odpowiedź A również jest poprawna.